byliśmy pionierami. 10 lat temu nikt nie myślał o elektrycznych autobusach. Ze względu na to, że miasto nazywa się Zielona Góra, chcielibyśmy, aby ta zieleń w tej Zielonej Górze była cały czas dostępna. Zgłosiliśmy się do projektu zeroemisyjnego, który był projektem Unii Europejskiej. Udało nam się uzyskać dofinansowanie w 85%. Do końca tego roku będziemy mieli ponad 80% autobusów elektrycznych. Było to wielkie wyzwanie, ponieważ miasta kupują po jednym, dwa, mają obsługę jednej linii. Wymieniliśmy komunikację w 80%. Wybudowaliśmy zajezdnie, przebudowaliśmy centrum obsługi podróżnego, wybudowaliśmy 11 przystanków, które na pętli dają szansę na ładowanie. I tak naprawdę zaczęliśmy od 44 autobusów, które kupiliśmy za około 100 milionów złotych. Kolejne 100 milionów złotych wydaliśmy na budowę infrastruktury i przebudowę istniejącej infrastruktury. I powiem tak, kolejne 50-60 milionów wydamy na to, aby skończyć ten projekt i wówczas będziemy tak naprawdę jednym z niewielu miast w Europie, które w 100% będzie oparte na autobusach elektrycznych. Drugim elementem, który realizujemy, to jest uniezależnienie się energetyczne. Czyli chcemy, aby Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze był niezależny energetycznie, czyli był również wytwórcą prądu z odnawialnych źródeł energii, takich jak fotowoltaika, jak również ta energia będzie magazynowana w magazynach energii, tak abyśmy w perspektywie 3-4 lat mogli powiedzieć, że tak naprawdę nasza komunikacja nie zatruwa środowiska. Oczywiście stajemy się takim showroomem dla miast średniej wielkości, ponieważ możemy pokazać, że cały system funkcjonujący komunikacji miejskiej jest oparty na autobusach elektrycznych. Nie są to jedne linie, tylko cały system, dlatego mamy to od kilku lat już bardzo dobrze opanowane i wiele miast z Polski i z Europy przyjeżdża zobaczyć, jak to wygląda od środka. Mieszkańcy są zadowoleni, zwłaszcza ci, którzy mieszkają przy głównych drogach, przy pętlach autobusowych, że te autobusy są ciche, bezemisyjne, czyli nie smrodzą nam i nie hałasują. Mamy 51 autobusów 12-metrowych elektrycznych i 4 autobusy przegubowe. W zależności od typu pojazdu, najniższe zasięgi to jest 50 km, najwyższe ponad 100 km w zależności od typu autobusu. Na terenie miasta mamy zlokalizowanych ponad 30 stacji szybkiego ładowania i autobusy po prostu na pętlach w przerwie doładowują swoje baterie, pozwalając realizować kolejne kursy. One w tej chwili już ponad 12 milionów wozokilometrów przejechały. Już od 5 lat je praktycznie eksploatujemy. W szkolny dzień roboczy na trasę wyjeżdża 75 pojazdów, wakacyjny mniej 61. Już w wakacyjny dzień roboczy tak, wszystkie autobusy krótkie, salowe są to autobusy elektryczne. Natomiast soboty i dni świąteczne przez cały dzień jeżdżą tylko autobusy elektryczne po mieście. Znajdujemy się w dyspozytorni Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze. To serce naszej komunikacji. Zarządzamy ruchem autobusów, zarządzamy stacjami ładowania autobusów elektrycznych i zarządzamy tutaj też kierowcami. Dyspozytor na bieżąco, oprócz tego, że śledzi ruch autobusów, odchylenia od rozkładów jazdy, nadzoruje prawidłowość realizacji rozkładu jazdy przez kierowcę, ale też na przykład poziom naładowania baterii. Z poziomu specjalnej mapy, do której mają dostęp pracownicy tutaj Centrum Nadzoru Ruchu, mogą podejrzeć w czasie rzeczywistym obraz z kamer autobusów. Jest to przydatne na przykład w przypadku jakichś zdarzeń, niekoniecznie dotyczących komunikacji miejskiej, ale zdarzeń też również na zewnątrz. Dyspozytor z poziomu mapy może podejrzeć również historię realizacji rozkładu jazdy, co działo się w danym momencie z autobusem. Jak Pani ocenia te autobusy elektryczne w Zielonej Górze? Bardzo dobrze. Nie zatruwają środowiska, bardzo punktualnie jeżdżą, cicho, jest klimatyzacja w środku, także naprawdę super. I załoga dobra, autobusy dobre, kobiety bardzo dobrze jeżdżą, naprawdę. Ogólnie nie spóźniają się, porządek w środku i nie śmierdzi paliwem.